przed kryzysem i w czasie kryzysu było bardzo mądrze posiadać pieniądze poza strefą waluty dotychczas nam znanej, a tym samym zabezpieczyć, tak jak to się teraz dzieje z Bitcoin, z jego niezmienną kwotą inflacji, poprzez decentralizację i ochronę przed fałszerstwem. Powstaje nowy rodzaj zaufania, który zapewnia nam pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi w postaci Bitcoin. Pieniądze kontrolowane centralnie, takie jak euro, dolary, złotówki, zawsze tracą siłę nabywczą. Najpierw zamień na coś, co ma potencjał wzrostu wartości. Nie tylko wymieniaj, ale sprytnie wykorzystaj niszę, która od ponad 10 lat wypełnia nasze potrzeby. To jest dokładnie to, czym powinien być prawdziwy pieniądz. Umiarkowany, zrównoważony. I to jest prawdziwa szansa.